Cześć, witajcie serdecznie. Witamy Was w kolejnym dniu naszych wakacji. Dziś odcinek zaczynamy z portu w Petrowaczu. Za około pół godziny wypływamy w rejs stateczkiem, popłyniemy do Budwy przez Święty Stefan, potem przez Święty Nikola, wyspę. W Budwie mamy 2,5 godziny przerwy. Jeżeli chcecie być z nami podczas tego rejsu, to serdecznie Was zapraszamy. No to lecimy! Czekamy sobie na rejs. Petrowacz powoli budzi się do życia. Piękny kolejny dzień, słońce, zero chmurek, niesamowicie silne słońce, a tam któraś z tych białych łódek to łódka, którą popłyniemy na wycieczkę. I jesteśmy w porcie, łódeczka już czeka, zaraz będziemy wsiadać. I popłyniemy sobie na taką wycieczkę, start w Petrowaczu, potem tu Święty Stefan, w Budwie przerwa, Święty Nikola i powrót od 10 do 16. Koszt 10 eurasów. I bilecik 20 euro. I przypływa stateczek. Zaraz będziemy wsiadać. I wsiadamy powoli. Buja fajnie. I zaraz będziemy startować. Stateczek zaczyna się zapełniać. Podejrzewam, że będzie komplet. Kolejny stateczek przypływa. No i startujemy. Wypływamy. Troszkę buja. Zobaczymy, jak będzie dalej. Papa Petrowacz. I żegnamy port w Petrowaczu. Do zobaczenia o 16. Przepiękny widok, zieleń, odcienie szarości i piękny kolor morza niebieskiego. Lazurowego, ciężko określić, jaki to kolor. I mamy też takie niedokończone budowle, gigantyczne. Zobaczcie, na samej plaży miał być hotel i coś się stało i on już od kilku lat jest niedokończany. Niech Was nie zwiedzie ten dźwig, jest on od 7 lat na pewno. Patrzcie, ile domów rozpoczętych, budów niedokończonych. Tutaj nawet ktoś ściął całą skarpę, nie wiem, co chciał zrobić. Kolejkę? Nie wiem. Jest tego masa w Czarnogórze niestety. Podejrzewam, że to w związku z tym, że Rosjan jest mniej i mniej pieniążków z Moskwy. Mamy piękne klify, które wchodzą wprost do morza, a za nimi wysokie, piękne góry. Kolejny dzień bez ani jednej chmurki. Cudo. Jak oni się nie boją budować tych domów, hoteli tak na skarpach? Przecież tutaj są trzęsienia ziemi. Jeden wstrząs i wszyscy mają poranną kąpiel. A tu mamy dziury, te co widzicie. Nie wiem, czy będzie widać, ale jak się przyjrzycie, to tak. To są jeszcze pozostałości po wojnie, która była na tych terytoriach. No ładnie pochowane, powiem szczerze, ciężko to dostrzec, patrząc się z daleka na skałę. I niektóre wille, tak jak ta na przykład, którą teraz widzicie po środku ekranu, no wygląda spektakularnie. Pytanie, skąd mieli na to pieniążki? I widzimy teraz w oddali plażę Drobny Piesek. Jedna z tutaj z ładniejszych plaż pomiędzy Petrowaczem a Budwą. Podpłynęliśmy bliżej. Piękna woda. Fajna, mała plażyczka. I wycofujemy powoli z plaży. Parę osób wysiadło, chyba na całodzienne plażowanie. A my lecimy dalej w kierunku Budwy. Płyniemy dalej. Piękne skałki, widoki. Zaraz powinniśmy zobaczyć Święty Stefan. I dopływamy powoli do wyspy Święty Stefan.
Piękna sprawa, jedna z wizytówek Czarnogóry. Święty Stefan i w oddali plaża. No wygląda to zarąbiście, ciężko to inaczej określić. I oddalamy się powoli od wyspy Święty Stefan i płyniemy w kierunku Budwy. A tam w oddali widać już Budwę. I przed Budwą znajduje się jeszcze miejscowość Becici, czy jakoś tak. Piękne hotele. Ładnie to wszystko wygląda. Podejrzewam, że 10 minut i jesteśmy w Budwie. Jeden z lepszych hoteli w Budwie. I powolutku dopływamy do Budwy. Godzina czasu zajęło nam przepłynięcie z Petrowaczu właśnie do portu w Budwie. Zaczynają się plaże. Ta promenada, którą żeśmy wam pokazywali w odcinku z Budwy. I dopłynęliśmy do Budwy. Postój do godziny 13:10 i przepłyniemy na wyspę Świętego Nikola. I statek tu dopłynął do portu tego nie blisko Starego Miasta, tylko do takiej przystani. I teraz pójdziemy sobie spacerkiem, gdzieś poopalamy się, coś wypijemy, nie będziemy zwiedzać Budwy. Budwa jest w poprzednim odcinku, więc mamy 2 godzinki odpoczynku i laby. A płyniemy taką oto jednostką pływającą. No nic, lecimy sobie gdzieś na piwko. Na piwko. Tutaj z tego co widzę, kolejne jednostki przypływają z różnych miast Czarnogóry. Są też łódki, które z Budwy na Hawaj, czyli na tą wyspę, która tam jest. My tam też popłyniemy. Ona nazywa się po prostu Wyspa Świętego Mikołaja, z tego co kojarzę. Potocznie zwana czarnogórskimi Hawajami. I z tego względu, że my już robotę związaną ze zwiedzaniem Budwy żeśmy odbębnili 2 dni temu, to teraz możemy sobie siedzieć na piwku i patrzeć sobie na morze i na wyspę Świętego Mikołaja, na którą za 2 godzinki popłyniemy. No i cała wycieczka poleciała zwiedzać Budwę, a my sobie pijemy piwko za wasze zdrówko. I plaża w Budwie wygląda tak. Mamy o dziwo piaseczek. Tutaj drobny kamyczek i czyściuśka woda. Ale to jak w całej Czarnogórze, fajne zejście, trochę mniej strome niż w Petrowaczu. Jak widać, sporo osób w morzu. No i woda czyściuśka, piękna. Cudo. Jednak daliśmy się skusić i weszliśmy na Stare Miasto, szukając trochę cienia. No i wygląda tak samo pięknie jak za każdym razem. Naprawdę, te Stare Miasta to jest cud. Cud. Jak widać, zwierzaczki nie mają tu lekko, ale dają sobie radę. Śpią w cieniu, piją wodę i jakoś sobie żyją. Nie wiem, albo ja jestem nienormalny, albo po prostu tak jest, że te uliczki powodują, że czujemy się tu bardzo, bardzo fajnie. Dają cień, dają chłód w te upalne dni. Nie dziwię się, że jakiś bardzo mądry człowiek wpadł, że tak trzeba budować miasta, żeby w takich ciepłych krajach doświadczyć tego chłodu. I tutaj piękna palma. I powoli zbliża się godzina 13. Wracamy, bo czeka już na nas nasz stateczek i płyniemy na wyspę Świętego Mikołaja. I ostatni rzut oka na plażę w Budwie. Z tej strony, z tej, Stare Miasto
Jesteśmy już na pomościku, wsiadamy na statek i płyniemy na wyspę, która jest przed nami, Sveti Nikola. A to skubańce, ja bym się nie odważył. I wypływamy z Budwy, płyniemy na wyspę Sveti Nikola. I mamy wyścigi. Jesteśmy na wyspie Sveti Nikola, tam gdzie wskazuje palcem stare miasto w Budwie. Tutaj widok na Budwę, piękne góry w tle, a tutaj porcik i stateczek, którym żeśmy przypłynęli. Tu mamy przystań promową dla stateczków, a tutaj już plaża, różnego rodzaju bary, można coś wypić, przekąsić, kto tam już co lubi. No i na pierwszy rzut oka wygląda to tak. Idziemy dalej, zobaczymy, co nas czeka dalej. Plaża kamienista, większe, mniejsze kamyczki, żwirek. Są leżaczki. Fajnie. Szkoda, że nie ma piasku, to zawsze dodaję jeszcze, ale co zrobić. Woda dzięki temu, że mamy kamienie, krystalicznie przejrzysta. Piękny kolor. Jak w nazwie Sveti, to musi być i punkt sakralny. I tak to wygląda. Tutaj mamy kolejną plażę, jakieś boisko do siatkówki, leżaczki. Jest oczywiście i bar. Idziemy, zobaczymy, czy coś jeszcze nas tam zaskoczy. Kolorek wody kosmiczny. Piękna zatoczka. I plaża. I kolejna zatoczka. Już nawet nie wiadomo, która piękniejsza. Kolor i czystość wody. Prima sorcik. I skały porośnięte opuncjami. Piękna sprawa. I moi mili Państwo, tak to wygląda. Fajne bardzo miejsce do spędzenia dnia typowo na plaży. Piękny widok na Budwę, stare miasto, piękny widok na góry. Mamy gdzie zjeść, gdzie się napić. Morze czyściutkie, cieplutkie i z każdego miejsca, z którego byśmy się nie obrócili, piękne widoki. Jedyny minus, jaki tu dostrzegam, to jest to, że nie ma takiej delikatnej, żwirkowej plaży lub też piaseczek. Gdyby był piaseczek, to byłby istny raj na ziemi. Ale teraz rozumiem, czemu to miejsce nazywa się Hawaii. Pięknie wygląda, naprawdę cudo. Warto tu zacumować i zobaczyć, jak wygląda ta wyspa. Muszę Wam powiedzieć, że jest tak gorąco, że jak się nie napiję w ciągu 30 sekund piwa, to zaraz się po prostu tutaj wywrócę. I odwodnisz. I odwodnię się. I tak jak mówiłem, tak też musiało się stać. Z takim widoczkiem smakuje jeszcze lepiej. I przed odpłynięciem z wyspy Sveti Nikola powiem jeszcze parę słów. Wyspa Sveti Nikola to maleńka, bo o długości tylko 2 km naturalna wyspa, która znajduje się w odległości około kilometra od wybrzeża Budwy. Sama wyspa jest niezamieszkana przez człowieka, dzięki temu jest taka piękna, ma niezmienioną przyrodę. Północ wyspy skierowana ku Budwie to są właśnie te plaże, które żeśmy widzieli, a południe wyspy to dzika przyroda. W tym lesie, który tam jest właśnie od południowej strony, mieszka wiele zwierząt, na przykład jelenie czy króliki. Na wyspie można spotkać też rośliny charakterystyczne tylko dla niej. Jest na przykład rzadko występujący rodzaj lilii, ale to na pewno ciężko by było znaleźć. No i wyspa przez mieszkańców Czarnogóry zwana jest Hawajami,
a dostać się na nią można statkiem z głównej plaży w Budwie, z tego co widziałem 4 euro, albo tak jak my z Petrowacza na taką wycieczkę do Budwy i wtedy mamy przypłynięcie w cenie. I startujemy powoli z wyspy Sveti Nikola. Siedzimy sobie na dziobie i płyniemy do Petrowacza. I opływamy wyspę Sveti Nikola od tej drugiej, dzikiej strony. Tu też widzę, że są jakieś małe przystanie, ale tutaj tylko raczej prywatną łódeczką można sobie zacumować. No i tutaj już totalnie dziko to wygląda. Mamy takie mniejsze, luksusowe jachciki, które sobie tutaj zacumowały. No wcale się nie dziwię, miejsce jest obłędnie piękne. Widzimy teraz od strony morza przepiękny Petrowacz na moru. Cudownie położona miejscowość. I mijamy wysepkę z kościółkiem, którą widzimy z Petrowacza. I mamy Petrowacz, plażę Lucice, na której byliśmy. A w oddali plaża Buliarica, na którą płyniemy. I przed nami teraz piękna plaża Buliarica. I dopłynęliśmy do plaży Buliarica. Starenie, rozgrędanie Budwańskie riviere, obilo zimo Petrovac, teraz Čedovsko, no starenie Budvansko riviere. I wysadziliśmy turystów na plaży Buljarica i wracamy do Petrovača. Tak, już jeden poziv za sve one. I zbliżamy się do najpiękniejszej miejscowości w Czarnogórze, czyli oczywiście Petrowacz na moru, skąd rozpoczęliśmy i gdzie zakończymy naszą dzisiejszą wycieczkę. I dobijamy do portu w Petrowaczu. Koniec wycieczki. To jest chyba ulubiony fragment każdej wycieczki, pływanie statkiem i tutaj to chyba też najlepszy. Wychodzimy. I wszyscy wysiedli. Wycieczka zakończona. I zakończyliśmy naszą wycieczkę. Jesteśmy w porcie w Petrowacz na moru. Tu, gdzie zaczynaliśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wycieczki. Było naprawdę super, warto skorzystać i wybrać się na taką wycieczkę. Jeżeli Wam się podobało, prosimy o łapkę w górę, komentarz, czy płynęliście i zapraszamy do kolejnych odcinków z Czarnogóry. Trzymajcie się, było nam bardzo miło. Cześć!